Wydobycie, naprawy i tankowanie. Nasze skanery wykrywają cenne surowce na pobliskiej planecie. Możemy je zebrać, naprawić uszkodzenia i zatankować. Przeprowadza wierty na okolicznych planetach, by zdobywać metale. Zbierz gaz z pobliskiej planety. Wykorzystaj metal do naprawy statku na ekranie surowców. Użyj gazu na ekranie surowców, aby zatankować statek. Nasza długa podróż do domu rozpoczyna się. Zobaczmy nasz statek. Tu jest pusto. Baza danych. To wiemy. No i tak. Dzień zerowy poszło. 8 byliśmy na Marsie. 10 zamontowaliśmy. Na 10 niestety skończyło się także nieszczęściem. Odległość do Ziemi 37847, chyba parseków. Nie jestem tego pewien. Lokacje. Dom. No i surowce. Mostek. Co my tu mamy? Spożycie statku jest 96%, zbiornik paliwa 97%, mamy możliwość wykonania jeszcze 3 skoków. Mamy też osłony, które żeśmy ostatnio zainstalowali. Status OK. 100% prędkość przeładowywania. Prototypowa tarcza środowiskowa chroniąca przed podstawowymi galaktycznymi zagrożeniami. Lądownik? Lądownik nie jest uszkodzony, on nie oberwał. Ale coś tu... no właśnie, jest uszkodzenie wywołane otoczeniem. Surowce, to możemy dotankować nasz... przepraszam. Tu możemy nasz lądownik dotankować, aczkolwiek chyba jeszcze nie ma takiej konieczności. Kajuty. Wszyscy się... No tutaj jest wstrząs mózgu. Tylko w jaki sposób ja to teraz mogę wyleczyć? No nie mam tego na razie pojęcia o tym. Laboratorium. Czy coś z tym można zrobić? Klucz. Nie wierzę w przeznaczenie. Było napisane to odnaleźć. Ich jeszcze gubię, jeśli chodzi o ich Siobhan, Malcolm, Alessandra, Simon. Siobhan była jakby naukowcem, archeologiem, no właśnie. Malcolm jest pilotem, latywaczem, Alessandra jest inżynierem, a Simon jest dyrektorem wykonawczym. Co powie dyrektor? Nie wierzę w przeznaczenie, było nam to pisane odnaleźć. Prawo Clarka, zaprawdę nie do odróżnienia od magii, czyli jest to tak skomplikowane, że niestety nikt nie jest w stanie sobie z tym poradzić. A co nam daje czaszka? Nic. Nic na razie tutaj. No cóż, zobaczmy na mapkę. Możemy tak więc w takim wypadku eksplorować planety. Tutaj jeszcze coś jest. Płatosfera. Zaraz zwiedźmy, co to było. Tu jest nasze tempo poruszania się. Szkoda właśnie, że nie można za bardzo... O, moment, czy my tu wejdziemy? Co to w ogóle jest za planeta? Wejdźmy na orbitę. Oj, trochę paliwa poszło. Zagnijmy się trochę. Dobra, autopilot to wyrówna. No jest, co to jest? Kalingasta. Skalista. Możemy tutaj spotkać żelazo. No to by nam posłużyło do naprawy naszego statku. Skalista. Grawitacja normalna, temperatura dosyć zimno, konwekcja umiarkowana. Rzadka atmosfera. Rzadka atmosfera to by oznaczało, że... chyba lepiej będzie nam się latać. No cóż, spróbujmy. Ląduj ku. No, lądownik księżycowy już podąża na miejsce. No i teraz jest przesiadka na klawiaturę. Kombinowanie po prostu, żeby nie przygrzać. Zobaczmy, jak tutaj się... jak to się ma. Opodnijmy trochę. O, jak widać, hamuje, po prostu hamuje, a nie za bardzo mi to idzie. Trzeba pilnować po prostu, żeby nie przygrzać. Wyrównajmy. Jeśli właśnie chodzi o tej grafikę, to zrobione jest to bardzo, bardzo fajnie. To mi się podoba. No, zaczyna się wiatr, jak widać, i muszę tak lekko pod kątem lecieć. Ach, to teraz niezbyt jest. Dobra, wylądujmy. Dobra, to teraz mogę wiercić, czyli spacja. No i niestety także zużywa paliwo. Pozyskujemy natomiast metal. Ale to też powoduje, że rośnie temperatura głowicy. Tutaj mamy głowicę. Później kolejne kopanie już jest troszkę prostsze, ale to też powoduje, że głowica znów musi ciężej pracować. Dobra, chyba sobie zostawimy, ponieważ troszeczkę żeśmy pojechali. A, ostatnie żelazo.
to też powoduje, że się przegrzewamy niestety. Tak więc kosztem paliwa będziemy kopać. Dobra, zdobyliśmy. Myślę, że to już wystarczy. Czas zatem zwijać gacie, chciałem powiedzieć. Zwijać się po prostu stąd i lecimy na górę. Bardzo fajnie jest to zrobione, jeśli właśnie chodzi o grafikę, tylko trudność gry chyba nieco może położyć co niektórych. Dobra, cumujemy. Co możemy teraz zrobić? Zobaczmy na nasz statek. Co możemy naprawić? Surowce. Mamy troszeczkę żelaza, które zdobyliśmy. Naprawa. Czyli pozwoliłby nam naprawić trochę statek. Jest, statek został naprawiony. Troszkę lądownik żeśmy chyba uszkodzili. Zobaczmy ten lądownik. Poszycie troszkę poszło. No i wiertło. Zobaczę, czy to naprawiło w tym momencie wiertło. Nie. No to będzie problem. Ciekawe, jak je naprawić. Surowce. Paliwo to nas nie interesuje obecnie. Niczego nie wyrzucamy. No tak, gdzie dalej? Zbierz gaz z pobliskiej planety. Użyj gazu na ekranie surowców. Teraz tak, zobaczmy naszą mapkę. Co my tu w ogóle mamy? O, klawisz W, nie. Tam mamy gaz. No nic, polećmy. A zatem po prostu poczekajmy na ten pełen obrót i wystrzelmy jak z procy. No, myślę, że już za chwilę będziemy mogli... Chyba już teraz czas przyspieszyć. Dobrze, wyrównaliśmy. Lekko zagnijmy się, tylko to właśnie tu jest takie latanie na wyczucie. Skok, no jeszcze nie teraz, jeszcze mamy tutaj troszkę rzeczy do zwiedzenia. Możemy także wyhamować, chyba później będę musiał w ten sposób właśnie robić. 2.19, 2.15, ponieważ wschodząc z mniejszą prędkością tej planety będzie nieco łatwiej, ono właśnie już tutaj jesteśmy. Nieco łatwiej sterować. Dobra, autopilot widzę, błyskawicznie to wyrównuje. No jest, jesteśmy na Sewastopolu. Ciekawe, kto im nadawał te nazwy. Mamy siarczany, mamy aluminium, mamy też gaz w postaci helu. No, to chyba czas wylądować, klawisz Q. Ach, nie sprawdziłem, jakie było przyciąganie. Dobra. Teraz będę po prostu wyrównywał od razu. Coś mi się wydaje, że to nie będzie miękkie lądowanie. Tak, trzeba się po prostu pilnować. Coś tu jest, tutaj powinniśmy wylądować, tylko tak, przelećmy nad, tutaj nad tym. Ach, wiatr się zrywa. Dobra, chyba wylądowałem. W to odwiedź. Niewiarygodne! Ta planeta pokryta jest kwiatami i formacjami z czystego kryształu. Tak, jakby wewnątrz kryły się miliony świateł i tęcz, które tylko czekają, żeby je wypuścić. No, sprawdzimy. Eksploruj. Ciekawie wyglądająca roślina. Skaner poddaje jej naukową nazwę. Paranochia falcata. Pobieram próbkę. Mamy jakąś próbkę materiału biologicznego. Weźmiemy. Wracam do lądownika. No i rzecz jasna opuszczone miejsce. Dziennik. Zdobyto... O, no właśnie, tu jest wszystko zanotowane. Mostek. Czy możemy teraz przebadać laboratorium? Chyba dopiero wtedy, gdy wyląduje... A, już teraz jest. Próbka materiału. No to nasz biolog. Zaraz, kurde, nie mamy biologa. Zostawiłem biologa na Ziemi.
Nie wiem, czy to był dobry wybór. Tylko teraz nikogo jeszcze nie możemy wykorzystać, ponieważ nadal jesteśmy tutaj na planecie. Dobra, wypuścimy lewym. To tak, możemy lecieć, zbierz gaz. To do tego dotrzemy. I tu właśnie tutaj na dole, a mogę myszką ruszać. Tu są surowce. Tutaj właśnie są jakieś wynalazki, natomiast tutaj są różnorakie surowce. I teraz tak, możemy polecieć rzecz jasna w lewą stronę, ale widzimy, że wiatr wieje w prawą. Docierając tutaj po prostu do końca ekranu, pojawimy się z drugiej strony, a zatem polećmy w prawo po prostu, skorzystajmy z wiatru, który nas poniesie. Trzeba też po prostu się pilnować, żeby nie przygrzać w górę, ponieważ... Oj, mało brakowało i bym po prostu pokazał, czego nie należy robić. Tu jest góra. Tu jest gaz. No i ten gaz będziemy zbierać teraz. Trzymając spację, po prostu ten gaz zbieram. To jest nasze paliwo. Tylko trzeba po prostu się pilnować, żeby ta wyprawa nie zakończyła się źle. Ile mamy tego? Trochę żeśmy nazbierali. Chyba jeszcze wrócimy na tą planetę. Dobra, jeszcze brakuje jednego miejsca. Dobra, mamy już całość, a zatem teraz zobaczmy, co za surowce te możemy znaleźć. Tylko najpierw rzecz jasna, delikatne, łagodne lądowanie. O kurde, znów chyba wiatr mnie tu zaczyna znosić. Dobra, bardzo ładnie wylądowałem, a zatem wiercimy. Raz, dwa, aluminium. No, szybko mi to poszło. Brak pustych kontenerów. Dobra, mamy wszystko co... No, troszkę mnie znosi. Za chwilę to wrócimy. Wyładujemy wszystko co mamy, naprawimy się i raz jeszcze po prostu wylądujemy na tym planecie. Bardzo fajnie zrobili te wstawki, no niestety nie zrobili tego 10 tysięcy różnych, więc będą się za jakiś czas powtarzać. To tak, zobaczmy. Więc tak, nasz lądownik 94 został troszeczkę uszkodzony, no i też niestety są one w trakcie uszkodzone. Ładownia, możemy teraz naprawić. Transformator paliwa, to już chyba ten czas. Rzadkość pospolity. Też pospolity, więc najpierw zużyjmy to. Tu jest hel. Dobra, zatankowaliśmy. Teraz tak, tu jest rafineria. Rafineria jest pełna. Troszkę nasz lądownik został uszkodzony, a zatem zużyjmy troszeczkę. No i teraz tak, kajuty. Przypiść do lądownika. Kto w tej chwili jest pilotem? Pilotem jest nasz badacz, czyli ten dyrektor niby. I teraz tak, co z tym zrobić? No my nie mamy kurczę botanika. Zjedz. No, no tego jeszcze brakowało. Próbka materiału biologicznego. Jeszcze kupę po tym dostanie i będzie... zapcha nam klozet. Zjedz to chyba nie jest dobra opcja. To nie jest papka proteinowa. Będzie smakować obłędnie. Kurde, czemu oni wszyscy chcą spróbować tego? Nie ma takiej opcji. Dobra. To zatankowaliśmy. Chyba raz jeszcze po prostu zawitamy na planetę, żeby więcej tych surowców pozbierać. Tutaj nie ma żadnych wiatrów. Ląduje się tu bardzo, bardzo ładnie. Paliwa możemy sobie na bieżąco tankować. To teraz tego zielonego zbierzemy. No jak widać, ciągnie mnie ku ziemi i to jest mały problem. Dobra. Mogę też w drugą stronę po prostu przyspieszać swoje opadanie, ale to jest trochę ryzykowne. Dobrze, tutaj coś jest. Póki nie ma wiatru, to ja tu spróbuję wylądować. Już zaczyna się zrywać. Zawsze wtedy po prostu, gdy pojawiam się blisko powierzchni.
No, coraz większy. No niestety też kosztuje paliwa. Dobrze, ładnie wylądowaliśmy. Siarczany. Siarczan. No, mamy trzy. To chyba zrobimy tak jak z poprzednio, po prostu polecimy tam i uzupełnimy swoje zbiorniki. Raz o paliwo i dwa o surowce, ponieważ te surowce, ich nie można wydobywać bez końca. Zapadła noc, no ale to chyba nie znaczy, że niestety, że ten wiatr się zatrzyma. No i strasznie mnie znosi, już muszę po prostu coraz większy kąt brać w natarcia. O, jest. No, mniej więcej można powiedzieć, że dobrze wylądowałem. Niestety to też powoduje, że coraz głębiej muszę kopać, bo raz już to kopałem. No, a to z kolei powoduje uszkodzenie wiertła. Jeszcze nie wiem, jak te wiertło naprawiać. Kończy mi się paliwo. Paliwo 18%. 16, 15, 14, 13, 12. Dobra, wystarczy. Rozpędzamy się na maksa i wylatujemy w orbitę. Jest. No, jednak te komentarze o tym, że gra jest trudna, nie są bez winy. Kadłub trochę poszedł. Zobaczmy mostek. Lądownik. No właśnie, uszkodzenie wiertła. Wiertło jest uszkodzone, tylko jak je, kurczę, naprawiać? Za każdym razem zużywa surowce, nie wiem, w jaki sposób sobie je dotworzyć. Hala, no to bez problemu sobie naprawimy. Raz. Dwa. No i tu jest problem z tym statkiem, ponieważ nie za dużo teraz pomieścimy. A to mogę wyładować tylko surowce do już opróżnionego takiego po prostu miejsca. Teraz tak, i tak chyba nic więcej nie znajdę, a zatem po prostu spadamy znów na planetę i grzebiemy dalej. No dawaj, dyrektorze. Jesteś dyrektorem, ale robota czeka. Ach, to nie było mądre. Mogłem przecież wyhamować. No to jest właśnie oszczędzanie na paliwie. Trzeba po prostu od razu kontrolować, jak się opada, i dopiero później po prostu cyrklować, jeśli chodzi o swoją pozycję. Teraz jest z kolei wiatr w drugą stronę. O, wylądowaliśmy. No, chyba tutaj już wiercenie nic nam nie da. A zatem, wykorzystując resztkę paliwa, polecimy uzupełnić nasze zbiorniki z paliwem. Paliwa nigdy po prostu za mało. Trzeba zbierać, o ile istnieje taka możliwość. Dobra, jedno jest. Kolejny. Ach, to źle zrobiłem. Na szczęście wyrównałem tor lotu. No i trochę, no, niestety nasz lądownik uszkodziłem. Mamy trzy, to jeszcze moglibyśmy troszkę pozbierać. Póki jeszcze jest możliwość.
Trochę tego paliwa jeszcze mam w zapasie. No to jest cały właśnie problem. No i ta gra właśnie głównie na tym polega, żeby kombinować i jest tu nieco części zręcznościowych. Ciężko, ciężko. Uwaga na paliwo. Dobra, wylatujemy stąd. No, dobijamy do statku i chyba już czas wyruszać dalej. Natomiast ja nie wiem jak na razie, w jaki sposób mam uzupełniać sobie uszkodzenia. Zobaczmy, bo lądownik ma już uszkodzoną tutaj głowicę. Uszkodzenie wiertła, usterki 1. Trzeba to będzie teraz naprawić. Surowce. Co my tu mamy? Możemy to wszystko władować. Żelazo pozwoli nam naprawić nasz statek. Lądownik. Tak, to będzie można wyładować. Przełączmy się raz jeszcze tu i tutaj. To się automatycznie wyładowało. Mamy też trochę paliwa, ale paliwo to chyba nie jest. To jest najmniejszy problem. Teraz tak, by to naprawić. Halo lądownika. Pstryk. Dobra, lądownik naprawiony. Kajuty. No i tak. Co my tu mamy? Naprawy lądownika. Nie ma nic do naprawy. Zestaw naprawczy. Napraw urządzenia. Ona pozwoli naprawić wiertło, tylko co dalej? Udało mi się naprawić wiertło lądownika. Okej, okay. Czy to powoduje, że... No właśnie, to powoduje, że to zniknęło. Teraz gdzie ja dostanę kolejne? To jest zagadka. Dobrze, co dalej? Baza danych. Kula nas już nie trzyma. Możemy opuścić to kosmiczne cmentarzysko i układ w każdej chwili. Czyli możemy wyskoczyć z tej planety, ale jest tu jeszcze coś, co ja bym zbadał, a mianowicie chodzi mi tutaj o surowce. Dobra, przyspieszmy. Teraz tak, ja będę tu leciał. Jak widać, gwiazda zaczyna mnie już ściągać. Ja muszę tutaj nieco kontrować. Bardzo fajnie zrobili tę gwiazdę, naprawdę wygląda jak gwiazda. Troszeczkę tak wyrównamy, o. Dobra, i tędy. Tutaj jest składowisko meteorytów. Nie, moment. Coś namieszałem. Więc tak, co my tu mamy? Ja tu nie widzę. A, moment, tutaj jest. Tu są jakieś dwa miejsca. A zatem wyrównajmy, no i lecimy. Tylko trzeba właśnie uwzględniać to, że te obiekty także się przemieszczają. Jak widać, mogą o siebie gruchnąć. Zatem trzeba po prostu cyklować, żeby także z nimi się nie zderzyć. Bo w sumie po co mamy marnować surowce i naprawiać swój statek? A jak te się poruszają? No, te musimy wyminąć. To dosyć dużo drogi trzeba odłożyć. I gdzieś tutaj powinny być surowce. O, tam coś jest. No i tutaj właśnie ładujemy broń i ognia. Przełączamy się w tryb broni, przytrzymując klawisz kół. Czym się strzelało? Spacją. No niestety, przyłożyliśmy tutaj w coś, co stanęło nam na drodze. Dobra, skasowaliśmy. I te żółte to jest właśnie coś, czego szukamy. Dobra, mamy jedną sztukę. Złoto razy jeden. A drugi obiekt jest gdzieś tam.
No, trochę przesadziłem, jeśli chodzi o mój kierunek lotu. Może mińmy te tędy. No i tutaj nie za bardzo jest jak przelecieć, ale między tymi powinien się zmieścić, tylko że ten tutaj też chyba w tym kierunku podąża. Oj, ależ wybrałem kiepskie miejsce. Zmieszczę się? O, zmieściłem się. Naładujmy. Borany. I tu coś jeszcze lata. Borany razy jeden. No to teraz lewy i prawy, żeby wylecieć go, obyśmy w nic nie gruchnęli. Dobra, poszliśmy. No i teraz pozostaje chyba opuścić już ten układ gwiezdny. Ciąg i impuls ognia. No, poszliśmy. Pytanie, dokąd? Co kieruje nas naszym przeznaczeniem? No i tak, jesteśmy tutaj.